Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w naszej gorącej formule. Dzisiaj gorąco pytamy o to, które seriale pokochali Polacy. Właśnie o serialach, które seriale zawładnęły naszymi sercami na przestrzeni lat. Zarówno porozmawiamy o tych kultowych klasykach, jak i o nowych produkcjach, a porozmawiamy z moimi państwa gośćmi, którymi są Dominika Chorosińska, aktorka, oraz Ryszard Makowski, satyryk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy gorąco w naszych gorących pytaniach i o tych serialach porozmawiamy. Pytanie, które seriale pokochali Polacy, a które seriale pokochali państwo? Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam serial Alternatywy 4. I po prostu... Czyli ta kultowa klasyka, to tak, o tym mówiłem. Tak, że ta kultowa klasyka to jeżeli chodzi o młodość, no bo teraz jest wiadomo bardzo dużo seriali, być może aż nadto. No to ja na pewno byłam fanką pierwszych sezonów Gry o Tron. Czekałam na kolejne, a jakoś być może te odległości między tymi sezonami jakoś ochłodziły moją namiętność do tego serialu. I teraz już... No, co do Gry o Tron, to mogę powiedzieć, że rozpocząłem ósmy, ten ostatni sezon, ale dzisiaj skupimy się na polskich produkcjach. Zapomniałam, że to i właśnie, no i dzisiaj polskie. Panie Ryszardzie, jakie seriale pan pokochał, czy w ogóle na przestrzeni lat udało się właśnie no w ja to jakimś w zasadzie jestem żyć? W zasadzie jestem świadkiem historii, jak powstawała polska telewizja i powstawały seriale, bo na osi czasu już tak troszeczkę jestem wydłużony, więc to jest tak, że ja pamiętam te seriale takie najważniejsze, czyli Wojnę Domową, jak ona chodziła i to była naprawdę rewelacyjna produkcja pana Jerzego Gruzy. Ale wtedy takie dwa najważniejsze seriale to były Cztery Pancerni i Pies, tak. I Stawka to Większa niż Życie. I muszę przyznać, że do dzisiaj jak oglądam tę Stawkę Większą niż Życie, to jestem pod wrażeniem, jak pan Morgenstern to wszystko zrealizował, jeśli chodzi o stronę reżyserską, bo tam jest tak świetnie prowadzona akcja, tak jest dobrze robiona narracja, że to chyba w wielu filmach współczesnych tego nie można znaleźć. Jeszcze z tamtych czasów były jeszcze takie seriale, bo też były seriale amerykańskie, nie były tylko polskie, chociaż Ameryka oczywiście była na cenzurowanym, bardzo dolarów nie można było mieć, ale były takie seriale Bonanza, Bonanza i czterech braci Cartwrightów, jeszcze tam ich ojciec zabawiali nas, ale jeszcze był taki serial Doktor Kilder. Występował tam wtedy Richard Chamberlain i pamiętam, że tam jak zaczynało się, to była wtedy taka nowość, że tam się dzieje się akcja, zatrzymują, bach, ile są liter, nie? I potem w szkole były takie zabawy, Doktor Kilder! I wszyscy musieli tam w jakiej pozycji czyli zatrzymanie byli. Tej akcji, ale... my... Ale jeszcze tylko dodam, tak. Że muszę przyznać, że te seriale były wtedy na bardzo wysokim poziomie, bo można oczywiście ideologicznie patrzeć na Czterech Pancernych, że to agitka, ale taki serial, gdzie jest piesek, gdzie są żołnierze, to dla takich młodych dzieciaków to super. A poza tym na przykład, jeśli chodzi o Stawkę Większą niż Życie, to nie wiem, czy mi się wydaje, bo nie jestem aż takim krytykiem dobrym filmowym, ale tam chyba po raz pierwszy Niemcy nie byli przedstawieni po wojnie jako idioci. To chyba pod tym względem ten serial był naprawdę troszeczkę też przełomowy. Cztery Pancerni i Pies, ale nie można zapomnieć o kobietach. No Marusia, po prostu było dla mnie najpiękniejsze imię swego czasu i żałowałam, że rodzice tak mnie nie nazwali. Maryla Dębrodowicz śpiewała również piosenkę Marusia i to był hit. Myślę, że to był wpływ przede wszystkim tego ja serialu. Zarówno mam sentyment do Wojny Domowej i do Czterech Pancernych i Psa właśnie ze względu na to. Wojnę Domową oglądałem u babci na telewizorze, takim jeszcze starym. Dziś czarno-biała Wojna Domowa leciała i ja zawsze wstawałem. Rano oglądałem sobie Wojnę Domową, a Czterech Pancernych i Psa miałem na kasetach VHS. Sobie też odtwarzałem poszczególne odcinki. No i w dzieciństwie się bawiłem w tych Czterech Pancernych. Ale to jeszcze powiem, bo jeszcze wtedy też chodził taki serial Zorro. No oczywiście też miałem telewizor czarno-biały, ale jestem przekonany, nikt mi nie wierzy, że w pewnym momencie zobaczyłem na kolorowo. Jak on wyszedł w tym szlafroku na taki ganek, to ja jestem przekonany, że widziałem to na kolorowo, chociaż telewizor był czarno-biały. Nikt mi nie wierzy do dzisiaj. Rozpoczęliśmy sobie rozmowę o tych serialach, które pokochali Polacy, ale rozmawiamy tutaj w naszym gronie, w studiu o tych serialach. To posłuchajmy teraz, czy Polacy oglądają te seriale i jakie to seriale są najczęściej. Czy ogląda pani teraz obecnie jakieś seriale? Tak, głównie na Netflixie. A jakie? Kryminalne o morderstwach. Oglądam. A jakie? Jak miłość, Barwy Szczęścia, Rodzinka.pl na przykład. Osobiście nie oglądam aż tak dużo seriali, żeby te seriale, wie pani, no, wszystkie po kolei. Minę to minę, obejrzę to obejrzę, no, na tej zasadzie. Chyba najczęściej Rodzinka.pl. A dlaczego się panu podoba? Z humorem, pokazujące życie codzienne. Ogląda pani jakiś serial teraz? No, co oglądam, Stulecie Winnych, bardzo dobre. No i
Oglądam Barwy Szczęścia i na dobre i na złe. Tak, ale nie damskie seriale, tylko takie typowo męskie. Na przykład Grę o Tron, Wikingowie, tego typu rzeczy. To dobre jest? I ta odpowiedź najbardziej mi się chyba podobała właśnie. Nie takie damskie te seriale, tylko męskie, Grę o Tron, Wikingowie. No ale zarówno Grę o Tron, jak i Wikingowie mają fanów i fanki, więc trudno powiedzieć, że to już męskie, czy typowo męskie seriale, czy typowo damskie. Ale wróćmy do tych polskich seriali, które tutaj zostały wymienione. Jeden z respondentów, jeden z panów, którzy tu odpowiadali, powiedział, że Rodzinka.pl, jak Miłość i jeszcze jakiś tam jeden serial Barwy padł. Szczęścia. Barwy Szczęścia. Właśnie te seriale zostały wymienione. Czy te seriale oglądacie, Dominika, tutaj z twojej też perspektywy, czy oglądasz te seriale, w których sama występujesz? Rzadko. To znaczy, ja myślę, że to domyna wszystkich aktorów i aktorek, że nie lubią siebie oglądać. To znaczy, są dwie grupy. Jedni bardzo lubią i oglądają wielokrotnie, a inni nie lubią. Ja jakoś nie oglądałam swoich scen, ale M jak Miłość oglądałam, zanim zaczęłam grać w tym serialu i rzeczywiście bardzo mi się podobało. Potem jak przyłączyłam się do ekipy, bo grałam w M jak Miłość ładnych parę lat, zdążyłam dwoje dzieci urodzić w tym czasie. A ja też te odcinki pamiętam. Kiedy... Tak, to była ogromna siła tego serialu, dlatego że jak ja pamiętam, to w szczytowym momencie oglądało 10 milionów ludzi. To chyba takiej oglądalności już w tej chwili no chyba żaden serial nie ma, bo rzeczywiście ten czas emitowania tego serialu też był istotny, bo to dokładnie po wiadomościach czy po dzienniku, wtedy był dziennik, człowiek przełączał tylko na drugi program i tak było, ale powiem, jaka była siła tego serialu. A jak Miłość, to tak. Dziennika nie było już. To tak, być może to były wiadomości. Panie Ryszardzie, czy M jak Miłość, Barwy Szczęścia albo Rodzinka.pl? Nie oglądam coś takiego. Nie ma. To szkoda mi czasu, znaczy nie mam czasu, może tak to powiem. Kiedyś jeszcze, jak zaczynał się Klan, to zrobiłem z tego sitcom, bo z dziećmi oglądaliśmy, ja komentowałem, one się zaśmiewały. No i to... Na tej zasadzie była przygoda z serialami. Wracając jeszcze do tej historii, początków polskich seriali, został wspomniany serial Alternatywy 4. Do tego możemy dołożyć sobie jeszcze karierę Nikodema Dyzmy. Przepraszam, jeszcze tutaj wypada wspomnieć o 40-latku. O 40-latek też jest 70-tych tutaj na mojej liście. Oczywiście. Ona jest jego gruzem. Mamy Zmienników, Janosika, tak. No tych seriali polskich z tamtych początków możemy wymienić naprawdę. 07 Zgłoś się. Pełno tutaj tych tytułów. Wojna domowa już była powiedziana. Przygody psa cywila nawet. Stawiam na Tolka banana. Podróż za jeden uśmiech. I jeszcze wiele, wiele innych. Niezwykle bogata. Z jednej strony... Do przerwy 01 jeszcze. Możemy powiedzieć, że z tej perspektywy czasu tych seriali wtedy było niby mniej. Ale każdy, który był produkowany, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że stał na jakimś takim niesamowitym jednak poziomie, że to wykonanie było... Bo one chyba było... były z większym pietyzmem troszeczkę realizowane. Ja przyznam się, oglądam teraz jeden serial jako osoba towarzysząca, to jest Na Wspólnej. Taki serial oglądam i no i tam jest tak, że gdzieś czytałem, że jest odpowiedni czas na scenę. Jak się ją zagra, taka będzie. To nie ma tak, że coś tam... Znaczy, ten serial może nie jest jakoś tam źle zrealizowany, natomiast tam nie ma czasu na zabawy. Jest scena, gra ja się myślę, i leci tak, jak leci. No. Też być może przyczyna leży w tym, kto tworzy te seriale, bo na przykład w Alternatywach, w serialu Alternatywy 4, no grali wybitni aktorzy. No właśnie, a w tej chwili jest taki miszmasz, zatrudnia się i amatorów. No i amator oczywiście... Każdy może być aktorem i zagrać jedną rolę, siebie, prawda? A tam, jak ja pamiętam, Alternatywy 4, no, naprawdę to były kreacje aktorskie. Z tym, że jest, bo tutaj wejdę słowo, Alternatywy 4 były kręcone w stanie wojennym. I to był jedyny serial, zresztą były kręcone na terenie Woronicza, na terenie Telewizji Polskiej. To był jedyny serial, gdzie było tak dozwolone, że można występować dla aktorów, bo wtedy były czasy bojkotu przez aktorów telewizji, bojkotów, no takiego... zrozumianego, że się w telewizji nie występuje, natomiast ten serial był dozwolony, dlatego tam bezrobotna cała paczka poszła pracować i to no zresztą dla dobra serialu. Wybitni artyści tam wystąpili. Zresztą no, tu trzeba przede wszystkim podkreślić to, że
pan Stanisław Bareja, który był wtedy bardzo niedoceniany, to bareizm, to pan Kuc wymyślił jako taki termin, który miał pana Stanisława Bareję raczej deprecjonować, co się potem oczywiście nie udało, to wtedy, teraz po latach okazuje się, jaką wspaniałym był kreatorem pan Stanisław Bareja. W tych wszystkich filmach, filmy pana Kuca też są czasem oglądane, ale te filmy pana Stanisława Bareja są kultowe. Są kultowe i właśnie też te seriale kultowe, które oglądamy, mają w sobie coś takiego ducha, za którego te seriale chyba kochamy. Ale właśnie też pytanie, za co Polacy kochają seriale, o których tutaj rozmawiamy? Za co państwo kochają te seriale, o których tutaj rozmawiamy? Jakie takie cechy, jakbyśmy mieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to jakie tu czynniki decydują o tym, że te seriale, o których nazwy tu wymieniliśmy, Alternatywy 4, Kariera Nikodemadyzmy, Wojna domowa i tak dalej, jakie cechy tutaj, te czynniki decydują o tym, że te seriale zostają w naszej pamięci, że po latach one cały czas są tak naprawdę jeszcze takie, że chce się to oglądać, że nie widać tego, że są nadszarpnięte tutaj przez czas. Nie trącą myszką. No właśnie, nie trącą myszką. Jakie tutaj czynniki z twojej strony? Przede wszystkim mnie się wydaje, że wykreowany świat, i teraz oczywiście to jest dyskusyjne, prawda, bo dla niektórych to nie jest wykreowany świat, po prostu czasem tak było. Rzeczywistość, tak. Dla mnie jest to wykreowany świat, bardzo autentyczny. Jest to ciekawe, jest nieprzewidywalne i przede wszystkim bohaterowie, z którymi każdy może się utożsamić. Są bardzo ciekawie zarysowane charaktery postaci. I myślę, że to oni głównie przyciągają widzów. I myślę, że podobnie rzecz się ma ze współczesnymi serialami, że sukces serialu M jak Miłość to w dużej mierze historia bohaterów. Każdy sobie wybrał, tam były różne pokolenia, prawda? Osoby starsze, młode i każdy mógł się z kimś utożsamić. Panie Ryszardzie. No to jest tak, co już tutaj zacząłem mówić, że te seriale, szczególnie te dawne, robili prawdziwi mistrzowie. No pan Jerzy Gruza, który zrobił Wojnę domową, i 40-latka, pan Morgenstern, który reżyserował właśnie Wojnę domową, tylko Stawkę większą niż życie. Ale czy to dzisiaj tacy mistrzowie się nie zdarzają, pracujący przy serialach? Myślę, że może mają troszeczkę mniej czasu na to, żeby pokazać swoje mistrzostwo, tak jak tutaj też już wspominałem, że jest konkretny moment na zrobienie sceny i kończymy. Natomiast jeszcze też weźmy pod uwagę, że polska szkoła aktorska z tamtych lat, bo na niezwykle wysokim poziomie, nie ujmując nic współczesnym aktorom, ale jak patrzymy na tamtych aktorów, którzy no przecież obsada nawet Czterech Pancernych, prawda? No to wybitny aktor, tak. Wybitnego aktora. No Janusz Gajos, Robert Wilhelm, Franciszek Pieczka, Włodzimierz Press. Teraz jak się zatrudnia przy wysokobudżetowych produkcjach. To przecież to byli najwybitniejsi aktorzy. No, zresztą no, potem pan Stanisław Mikulski, cała obsada Stawki większej niż życie, bo też tutaj gra aktorów jest bardzo ważna. Teraz też są świetni aktorzy, no, ale tak. Być może nie mają aż tak plastycznych scenariuszy, żeby wykazać swoją majestrię. Dominiko, czy z twojej perspektywy tak się zdarzało, grając w jakimś serialu, że na daną scenę było przewidziane tyle i tyle czasu, zdjęcia kończymy, jak wyszło, tak wyszło, idziemy dalej, i tutaj też o czym wspomniałaś, czyli o tym wymieszaniu się zarówno aktorów po szkole aktorskiej, jak i amatorów. Czy to twoim zdaniem dobrze wpływa na całą branżę, czy może gdzieś powoduje właśnie to, o czym rozmawiamy, że jednak te seriale z tym pietyzmem takim nie są już traktowane jak kiedyś? Znaczy, wydaje mi się, że czas ma tutaj znaczenie. Jeżeli ma się więcej czasu na zrobienie danej sceny, to można wiele rzeczy dopracować. Także zatrudnianie aktorów amatorów ma również swoją cenę. Myślę, że najważniejszy w tym wszystkim, znaczy może nie najważniejszy, ale bardzo ważny, jest dobry scenariusz. To znaczy na etapie czytania scenariusza marzyłoby mi się, żeby to był scenariusz jak taka dobra powieść, prawda? A wydaje mi się, że kłopot dzisiejszych seriali to jest taki dość przewidywalny scenariusz, że powtarzalność pewnych scen, że czego się nie powiedziało w jednym odcinku, to za trzy odcinki powie się to samo, tylko innymi słowami, prawda? A my za chwilę innymi słowami jeszcze o serialach poopowiadamy dosłownie za chwilę na antenie telewizji w Polsce.pl w naszych gorących pytaniach, więc zachęcam do pozostania z nami.
Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Gorąco pytamy dzisiaj o to, które seriale pokochali Polacy. O tych serialach rozmawiamy w naszym studiu z moimi państwa gośćmi, którymi są Dominika Chorosińska, aktorka, Ryszard Makowski, satyryk. Witam państwa ponownie w naszym studiu i zaczniemy trochę od tematu, który już poruszyliśmy wcześniej, czyli tego, czy kiedyś seriale były lepsze, czy dzisiaj są lepsze. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia mieszkańcy Warszawy. Czy kiedyś były lepsze seriale, czy teraz też są dobre? To znaczy, to się fajnie, no może tak z przyzwyczajenia człowiek czegoś innego żądał, a teraz jest masa tych seriali, ale ja myślę, że wie pani, no niektóre wciągają. Kiedyś były lepsze seriale. A dlaczego? No jak kiedyś siedziałem na przykład z rodziną i oglądałem jak mi już to naprawdę bardzo to przeżywałem. Myślę, że teraz są lepsze. I głównie oglądam seriale, a kiedyś oglądałam głównie filmy, a teraz się przerzuciłam na seriale. Chyba kiedyś były lepsze. Teraz jest takich niewiele, takich naprawdę fajnych to jest niewiele, które przynajmniej mnie się podobają. To jest... A jak pan myśli, od czego to jest zależne? Chyba w tej chwili od upodobań widza. Tak mi się wydaje. No. Teraz nie wyczuwam, żeby to były jakieś lepsze seriale niż kiedyś. O, kiedyś był ten fajny serial z Cholubkiem, który grał Króla Jagiełę. Zapomniałem, jak on się nazywał. Ale to rzeczywiście świetna sprawa była. No, równie dobre są. Przedtem to nie miałam czasu, bo jak człowiek pracował, to miał dużo roboty, także i pracował w domu, także nie miał czasu na serial. Które seriale pokochali Polacy? Czy seriale były kiedyś lepsze, czy lepsze są dzisiaj? Od tego pytania chcę się też trochę odbić od tej sondy i zapytać o to, czy rola seriali kiedyś i dzisiaj jest podobna, czy może inna? Jak na tą rolę seriali możemy spojrzeć? To ja myślę, że po części podobna, tylko że kiedyś było tak, jak już tutaj pan wspomniał, że tych seriali było mniej i każdy mógł się skupić na tym jednym i to... jak gdyby wpływało na rzeczywistość, na widzów. W tej chwili jest tak dużo tych seriali, że czasem trudno powiedzieć, ale jeszcze nie tak dawno, 10 lat temu, kiedy M jak Miłość był takim, było niewiele seriali, to rzeczywiście też ludzie bardzo to przeżywali. No ja tutaj sama, mieliśmy dowód w tej sądzie. Tak, ja sama tylko opowiem taką jedną anegdotę, ponieważ ja grałam w tym serialu postać, która początkowo była dosyć czarnym charakterem i jak gdyby odbijała męża, czy no zakochiwała się w cudzym mężu. I panie w sklepie, po prostu już zupełnie w realu, mówiły do mnie, proszę pani, tak się nie robi, prawda? Albo to ta, wskazywały palcem. Po prostu ludziom mieszał się gdzieś ta serialowa fabuła z rzeczywistością. Tak, tak. Ja to też chciałem w sumie zapytać, bo to bardzo, bardzo ciekawe, jak społeczeństwo reaguje właśnie czy to na aktorów, czy to na artystów, z takiej perspektywy tego, co się przedstawia na scenie. Czy to zdarza się często, że właśnie ta rzeczywistość, czy serialowa, czy sceniczna, panie Ryszardzie, miesza się społeczeństwu? Jak to z pana perspektywy wygląda? To znaczy, mi się nic nie pomieszało. Ale ja mówię o rzeczywistości, o społeczeństwie, nie, czy ta rzeczywistość. Nie. No myślę, że tak to, że ludzie oglądają to z jakimś tam sporym natężeniem. To zawsze jest tak, że jak się czyta książkę, czy ogląda się film, no to się w jakimś tam stopniu następuje identyfikacja z bohaterami, prawda? No i tutaj oczywiście przy takich serialach, które mają teraz często, nie wiem, po 2000 odcinków, czy po ileś tam odcinków, więc ludzie się z tymi postaciami zżywają. No to jest naturalne. I tak jak tutaj no, pani mówi, że nawet już w tak zwanej rzeczywistości, czy może bardziej w realu, to będzie bardziej modnie, też no, już czują się jakby nadal byli w serialu. Natomiast ja tu jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że uboleję nad tym, że jest bardzo słaba forma sitcomu w Polsce w tej chwili. Ten sitcom, są różne seriale takie właśnie tam obyczajowe, że tutaj ktoś przyszedł, ktoś wyszedł, ktoś kogoś tam spotkał, ktoś kogoś potem znowu jeszcze raz spotkał. No i te seriale tam jakoś lecą, natomiast sitcomów nie ma. Zresztą takim, no... jakimś dla mnie takim kontrastem jest, jak kiedyś była Rodzina Bundy, który był według mnie serialem wbrew pozorom bardzo śmiesznym i bardzo wyrafinowanym, chociaż oczywiście było to na zasadzie takiej troszkę topornej, że mam takiego Bundy'ego, który tam się po uchu podrapie czy ponosi. Ale jak u nas już zrobili Kiepskich, no to już zrobili to takie przerysowanie, że na przykład no, nie mogłem tego w ogóle oglądać. No to jest taka estetyka, ale no jakichś tam widzów to oczywiście też ma. Natomiast no tutaj jeszcze takim serialem, który bym wspomniał, który oddziaływał, bo to byli Przyjaciele.
To był serial, który rzeczywiście, taki amerykański serial, który 10 cały sezonów bodajże miał. No on tam już idzie, ale jak już to powtórki, to nie już to za popularny jest niesłabnąca tak naprawdę. Ale to świetny serial był, naprawdę rewelacyjny. Ten serial bym pochwalił. Z polskich seriali tutaj wymienię, może tak w przeciwieństwie do amerykańskich, serial, którym gdzieś też trochę żyłem, niektóre odcinki na pamięć nawet znam, to Rancho. I z jednej strony mamy serial satyryczny, ale z drugiej strony mam wrażenie, że on oddaje jednak trochę rzeczywistości, zarówno tą taką społeczną, jak i polityczną, bo tam też ta polityka się mieści w tym serialu. Że ja akurat Rancho nie oglądałam, więc nie będę tutaj dobrym partnerem do rozmowy na ten temat. No, myślę, że te seriale wszystkie, bo nie tylko było Rancho, byli też i Złotopolscy, była też Plebania, Ojciec Mateusz. Ojciec Mateusz jest całkiem niezły. Tak. Więc one przedstawiają naszą polską rzeczywistość. Aczkolwiek wiele z tych seriali to są seriale na licencji. I na przykład tutaj do... Ale Rancho chyba nie. Rancho nie, ale Rancho na przykład Ojciec Mateusz. I podobnie Rodzinka.pl. Więc jest duży... Ja myślę, że Rodzinka ma naprawdę ogromną rzeszę fanów i zasłużenie. Ale są też tacy, którzy mówią, że to są realia rzeczywiście francuskie, a nie polskie. Że jednak w Polsce czasem rodzina funkcjonuje inaczej. Nie zwraca się Ale z drugiej strony, kto by miał wyznaczyć jakiś taki jeden model funkcjonowania rodziny, że taka rodzinka jak w Rodzince.pl nie może się w Polsce przecież zdarzyć? Pewnie tak. Ja tu się muszę z panem zgodzić co do tego Rancha. Ja to bardzo mało oglądałem, ale parę odcinków widziałem i rzeczywiście świetny pomysł, żeby jeden aktor grał dwie role zupełnie przeciwstawne. I rzeczywiście Rancho było naprawdę bardzo dobrze zrobione. No, teraz chyba nowych odcinków na razie nie kręcą. Ale jakieś takie plotki są, że mają wznowić gdzieś, tylko nie wiadomo znowu z jaką obsadą i tak dalej. Ta ławeczka w tym Rancho to jakoś tak zadziałała rzeczywiście. Więc myślę, że rzeczywiście Rancho warto pochwalić jako serial bardzo udany. No. Serial bardzo udany, ale właściwie tak jak wspominałem, oddający trochę też, z jednej strony traktujący w satyryczny sposób rzeczywistość, ale też oddający tą rzeczywistość dobrze. Ja się łapałem, że z jednej strony się śmiałem oglądając poszczególne sceny, ale z drugiej strony tak myślę, kurczę, no ale jednak to trochę z rzeczywistością ma wspólnego i tak nie wiem, czy to do końca śmieszne i czy dobrze, że tak się dzieje. Ale idąc dalej, panie Ryszardzie, czy wolałby pan, gdyby miał wybór, zostać aktorem filmowym czy serialowym? Na razie nie mam wyboru. Ale gdyby? Ja nigdy się do aktorstwa jakiegoś tam, szczerze mówiąc, nie szykowałem. No, żeby zostać aktorem, to trzeba skończyć szkołę aktorską. Co najmniej, ale ja żadnej szkoły takiej nie skończyłem. W sumie powiem szczerze, wszędzie bym się sprawdził. No i to jest najlepsze podsumowanie w sumie do tego pytania. Dominiko, z twojej perspektywy, czy lepiej być aktorem serialowym, filmowym, teatralnym i jak wygląda ta kuchnia przy tworzeniu seriali? Aktor to jest aktor. Aktor powinien dobrze zagrać we wszystkim, prawda? Bardzo dobrze. Ale ja słyszałem często takie opinie, komentarze aktorów, którzy grają na przykład właśnie w jakichś serialach bardzo, bardzo długo i mówią, że już trochę są tą rolą zmęczeni, że trochę są zaszufladkowani przez serial i tak dalej. Chodzi o to, że czasami ten serial nie stawia wyzwań aktorom. Prawda, że ten scenariusz jest dość ubogi, jeżeli chodzi o postaciowanie. No i aktor ma prawo na dłuższą metę czuć się znużony tą sprawą, więc dlatego na pewno ciekawiej jest zagrać w filmie. Aczkolwiek rola roli nierówna, bo jeżeli dano by szansę aktorowi w serialu, ktoś pozwoliłby mu na kreację, to myślę, że czułby się z tym dobrze. No i nie zapominajmy, że jednak serial to jest płynność finansowa dla aktorów. I to jest akurat bardzo cenne w tym zawodzie, gdzie jest dużo niepewności i wiele niewiadomych. Ale uważam, że dobry aktor powinien w każdej roli dobrze się, to znaczy sprawdzić się, przede wszystkim na scenie w teatrze. Bo w filmie wykorzystuje to, tak powinno przynajmniej być, czym pracuje na co dzień, prawda? To są jakieś narzędzia wypracowane i potem to wykorzystuje. Gorzej, jak jest odwrotnie, jak aktor gra w serialu, zaczyna od serialu i nie idzie do teatru, to wydaje mi się, że zamyka sobie pewną drogę. Ale to bym trochę polemizował, bo jednak teraz, na przykład ważną dla aktora sprawą jest reklama. Wielu aktorów trafia do teatru dzięki reklamie, bo mam takiego kolegę, Jana Jakuba Należytego, który robi teatr, ma taki swój teatr w Krakowie, pisze sztuki. No i on mówi, że dla mnie jednak ważne jest obsadzenie kogoś, kto jest znany. No.
Czyli jest twarz, która przyciągnie widzów. Ale to jest już zupełnie coś innego, no nie, moim no nie zdaniem. Bardzo, bo jednak to teraz jest często tak, że trudno jest trafić do teatru, będąc po szkole i nie mając na przykład serialu w CV, a nie mając reklamy. A jednak ten serial i ta reklama ułatwia to, że człowiek jest bardziej znany, jest chętniej wzięty na scenę, bo tym bardziej, że teraz te sztuki są często tak bez dotowania, one muszą same na siebie zarobić. Tak, tak, to mówimy o czymś zupełnie innym. Prywatne teatry, oczywiście zaproszą nawet i po prostu speakera telewizyjnego, bo jest im potrzebny, bo jest znany, tak? Kuba Wojewódzki też gra w teatrze, a nie ma o aktorstwie pojęcia. Więc jak gdyby mówimy, moim zdaniem, o dwóch kompletnie różnych rzeczach. Bo są takie spektakle, jak klasyka, jak Szekspir, gdzie ktoś... Gdzie Kuba Wojewódzki tylko, by nie zagrał. Tak, gdzie znany tylko z serialu i za samą twarz, jak gdyby nie poradzi sobie na scenie. Nie, ale to często w tych reklamach i w serialach występują też aktorzy. Tak, no więc no oni to mają jest... też konkretny zestaw umiejętności, tylko muszą dopiero się gdzieś tam to też z ciekawy, tym zestawem ciekawy pokazać. Wątek, bo to jest taka trochę sytuacja, w której pokazujemy, jak to na przestrzeni lat się zmienia. Mówiliśmy o tym, że te seriale kiedyś były robione z pietyzmem, było więcej czasu, lepsi aktorzy i tak dalej, że to śmietanka aktorska występowała w poszczególnych serialowych produkcjach, a teraz mówimy właśnie o tym, że na przykład ściąga się osobę, która jest znana, bo zagrała w reklamie, bo jest znanym prezenterem czy speakerem. Czy to nie jest właśnie znak czasów i pytanie też o to, co będzie dalej, co będzie za parę lat? Ale to nie znaczy, że ktoś zagrał w reklamie jest złym aktorem. Ale ja nie, tego bo, nie powiedziałem, zupełnie nie. Mówimy tylko... w ogóle o zawodowych aktorach, bo tutaj też pan poruszył ważną kwestię, bo w reklamach grają zawodowi aktorzy, często dobrzy, więc rzeczywiście jedno z drugim można połączyć. Ale powiem o tej może zmianie czasów, bo wiele lat temu aktor Piotr Cyrwus grał w Klanie, prawda, a jednocześnie był aktorem etatowym Starego Teatru w Krakowie. I kiedy on, uważam, że bardzo dobry aktor, zarówno teatralny, jak i filmowy, i kiedy wychodził na scenę w Teatrze Starym, to był pomruk, ludzie byli lekko zniesmaczeni, że ten pan z tego serialu gra w takim teatrze. A teraz wszystko się odwróciło w drugą stronę. Myśli pani o panu Grabowskim? Nie, powiedziałam o Piotrze. Nie, ja wiem, na Piotra Cyrwusa miałem okazję poznać, ale jest też taka postać pana Grabowskiego, który przed rolą w Kiepskich też grywał w teatrach dosyć dobrych, a nie był znanym aktorem. W Teatrze Słowackiego głównie, aczkolwiek Teatr Stary w Krakowie no, ma swoją rangę. Jeszcze tak wracając do polskich seriali, do tych nowszych może produkcji trochę, bo o nich też warto wspomnieć. Czy takie tytuły jak na przykład Pitbull, Ślepnąc od świateł, czy Czas honoru coś państwu mówią? Znaczy Ślepnąc od świateł, tak, i Pitbull również, i Czas honoru też. I myślę, że to już są, tutaj warto by też młodych ludzi zapytać o to. Ja jestem sama ciekawa ich odpowiedzi, co oni by powiedzieli, które seriale do nich bardziej przemawiają, prawda? Czy te starsze, czy na przykład Ślepnąc od świateł. Uważam, że to są seriale już naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Ale też zdecydowanie inne od tego, co jednak mieliśmy kiedyś. Tak. Inaczej robione z innym podejściem. Ja nie mówię lepszym, gorszym, ale z innym. No, też mi się tak wydaje. Ja tutaj podałabym za przykład może, no niestety nie polski serial, ale Sherlocka Holmesa z Benedyktem Cumberbatchem, którego też możemy podziwiać w roli Hamleta w teatrze w Londynie, w której jest znakomity. I ten serial, tam już wydaje mi się w tych współczesnych serialach dużą rolę odgrywa już nie tylko aktor, ale po prostu cała machina filmu, czyli montaż, muzyka, rytm filmu. I to często jak gdyby jest decydujące. I historia oczywiście opowiedziana. No to taki teledysk z MTV robi się trochę z tego Sherlocka Holmesa. Ja te seriale, które pan tutaj był uprzejmy wymienić, tak za bardzo ich nie oglądałem. Chyba z takich seriali tego typu to oglądamy kiedyś Ekstradycję. To był chyba też w tym kierunku serial, ale jakoś tak, ja te seriale, gdzie tam świat przestępczy jest pokazany jako też fajni faceci, to jakoś tak nie bardzo mi wciągają. No. Nie tędy droga. Zatem może jeszcze zapytam, na jakie seriale, czy jaki serial, o czym państwo by sobie wymarzyli, żeby obejrzeć, żeby zobaczyć? Ja to nawet powiem, że mam nawet pomysł na serial i być może nawet się gdzieś tam dogadam z jakąś telewizją, no ale oczywiście nie mogę powiedzieć, jaki mam ten pomysł. Ale cokolwiek zdradzić. Kiedyś Janusz Głowacki mówił, że chodził do takiej knajpy, gdzie siedzieli scenarzyści. To taka knajpa była tam w Nowym Jorku, siedzieli scenarzyści. I od czasu do czasu ktoś tak, o, a no.
że chciał coś się czymś podzielić, ale potem się cofał, że wiedział, że to siedzą sami koledzy z konkurencji. Niestety. Ja bardzo bym chciała jakąś dobrą komedię. Ale taką, to ja tak samo, tak żeby się naprawdę uśmiać. No. Gdzie aktorzy się śmieją, tylko ja jako widz się śmieję. I tym zdaniem, tym takim marzeniem serialowym zakończmy nasze rozważania na temat polskich seriali, ale trochę też zagranicznych się w naszej rozmowie pojawiło. Dominika Chorosińska, aktorka, Ryszard Makowski, satyryk. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, a Państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w polsce.pl. Do zobaczenia.